Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Przystanek Sport na mediach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Dzisiejszym gościem jest gdański gryf Lipca, Kacper Paszek, żeglarz klubu sportowego AZS AWFiS Gdańsk. Cześć Kacper. Cześć. Kacper, jesteś studentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Czy łatwo jest połączyć studiowanie na naszej uczelni sportowej z uprawianiem profesjonalnie sportu? No na pewno to da się pogodzić. To jest uczelnia sportowa, więc też idzie na rękę studentom, którzy uprawiają profesjonalnie sport. Tylko jako student też ma się swoje obowiązki, nie można o tym zapominać i trzeba to dopilnować. Ma też to swoje korzyści, bo można wystartować w Akademickich Mistrzostwach Polski. W Akademickich Mistrzostwach Polski byłeś sternikiem załogi, która wygrała złoty medal. Tak, drugi raz startowaliśmy na Ampach, pierwszy raz byłem sternikiem. Były to ciężkie regaty, bo też bardzo dużo żeglarzy właśnie z naszej kadry startowało w Ampach, ale no, były to dla nas udane regaty. Najtrudniejszy rywal jest nasz lokalny, Politechnika Gdańska, tak? Tam chyba sternikiem był Patryk Kosmalski w tym roku. Tak, to prawda. Był Patryk Kosmalski i też był Aleks Michalski. To były dwie załogi, z którymi najbardziej konkurowaliśmy, ale no, daliśmy radę, też mieliśmy bardzo dobry sprzęt wypożyczony. To też na pewno nam pomogło. Ampy są rozgrywane w klasie Omega. To jest zupełnie inna klasa niż startujesz na co dzień, bo w Omedze są trzy osoby, a startujesz w 470, w której są dwie osoby w załodze. Ty startujesz z Oliwią Laskowską z HKŻ-u Chojnice. Czym się charakteryzuje ta klasa 470? No 470 to jest właśnie typowo regatowa olimpijska łódź. Teraz na igrzyskach występuje w formule mix, czyli w załogach mieszanych. Dwuosobowa klasa, czyli musi pływać chłopak z dziewczyną. Na Omedze się pływa w trzy osoby, jest Omega też sport i akurat na Ampach była turystyczna, czyli trzy osoby bez trapezu, tylko dwa żagle. My mamy jeszcze dodatkowy trzeci żagiel spinnaker. No jest to na pewno 470, jest dużo szybszą łodzią ślizgową. No i na pewno jest dużo wyższy poziom, jeżeli chodzi o takie mistrzostwa świata Europy, bo Omega to jest bardziej turystyczną klasą. No i właśnie mówisz, że to jest klasa olimpijska, mówisz, że Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Na Mistrzostwach Europy mieliście brązowy medal z Oliwią. Powiedz, czy wy się nastawiacie na Igrzyska Olimpijskie, czy na razie odkładacie to sobie na później? Znaczy to nie jest na razie naszym głównym celem. Na przyszły sezon mamy cel jak najlepsze miejsce na Mistrzostwach Świata i Europy juniorów, ale właśnie przygotowujemy się już do startów seniorskich. Będziemy startować w tym roku w Pucharach Świata na Majorce, w Wier, w Mistrzostwach Europy Seniorów w Sanremo. Także już będziemy powoli wkraczać w ten świat seniorski. No mamy jeszcze jako juniorzy 2 lata, ale też będziemy, jedna załoga z Polski będzie starać się o kwalifikacje do igrzysk właśnie dla 470 w Hadze. Czyli szanse są, liczymy na to, że Wam się uda wystartować na Igrzyskach Olimpijskich. Dziękuję bardzo za rozmowę, trzymamy kciuki. Dziękuję.